Szanowni Państwo, Lututów to nie tylko piękne okolice i krajobrazy. I Lututów z małą miasteczkową architekturą i okazałym rynkiem. Ale przede wszystkim wspaniali mieszkańcy. To oni w przeprowadzonych konsultacjach społecznych zdecydowali o nadaniu praw miejskich. Równo po 150 latach Lututów po raz trzeci staje się miastem. Czy idąc ulicą zastanawialiście się nad miejscami, które codziennie mijacie? Nad ludźmi, którzy nas otaczają? Kim jest pani ze sklepu obok? Kto uczy wasze dzieci? Kogo spotykacie codziennie na przystanku? Codzienne gesty, spojrzenia i uśmiechy. To wszystko, co dajemy od siebie, dostrzegają osoby wokół nas. Mam na imię Iwona. Florystyka jest moją pasją. Uszczęśliwiam innych ludzi. Rodzina, ciepło i domowe ognisko to wszystko przywołuje niezwykłe wspomnienia z dzieciństwa. Jestem Agata. Urodziłam się i mieszkam w Lututowie. Całe moje życie to dwoje wspaniałych dzieci i mąż Sławek. Każdego dnia kształtujemy swoją osobowość i realizujemy swoje marzenia. Jestem Zdzisław. Codziennie dbam o dobry nastrój mieszkańców mojego miasta. Uśmiechu, radości i nowych przyjaźni. Te wspomnienia zostaną na całe nasze życie. Jestem Renata, mieszkam w Lututowie od urodzenia. Obecnie pełnię funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Lututowie i nauczyciela matematyki. Wykonuję swój wymarzony zawód. Poprzez muzykę wyrażamy siebie i swoją osobowość. Jestem Zbyszek. Gram w kapeli od 30 przeszło lat. Lubię tą muzykę i pragnę ją kontynuować. Nasza wspólna historia to ludzie, którzy żyją wokół i miejsca, w których razem dojrzewamy. Nazywam się Wacław Zabłocki. Takie motto życiowe to powiedzmy być oprócz siebie więcej. Jeżeli już na ten świat przyszedłem, no to nie lubię być nijaki, nieokreślony. Jeżeli coś się dzieje, lubię to zapamiętać. Mam na imię Klaudia, jestem instruktorką tańca. Taniec to moja pasja od dziecka. Taniec to muzyka ciała. Każdy ruch i gest łączą się w jeden spójny obraz. Lututów. Małe miasto. Wielcy ludzie.